Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Domon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill Ogre Jeans. Siema, witam serdecznie. To na starcie powiem, że teraz jest w tym momencie pierwsza 56. A jeszcze ciekawszą rzecz wam powiem, że tak za jakieś 20 minut plus minus, czy za jakieś 30, będzie pierwsza 56, coś takiego też. Dlaczego? Ponieważ nagrałem pół godziny odcinka, spojrzałem się na bok na monitor i patrzę, że się dźwięk nie nagra. Nie nagrał. Nie, że w ogóle te paski od dźwięku się nie ruszają i nie ma dźwięku. Więc stwierdziłem, że okej, to ja teraz muszę nagrać początek odcinka, a dalszą część odcinka będzie już normalnie nagrywana. Nie na żywo w sensie, bo ta już nie jest na żywo. Znaczy dobra, jest na żywo, ale nie jest na żywo. W sensie ja wiem, co tu się wydarzy do pewnego momentu. Do pewnego momentu wiem, co tu się wydarzy. A później dopiero będzie, że nie wiem. Nie, autentycznie w ogóle się dźwięk nie nagrał. W sensie te paski w ogóle tu się nie poruszały. Wszystko było dobrze ustawione, ale czasami tak bywa, że to jest źle. W sensie urządzenia są na domyślne ustawione i powinno łapać z domyślnych i nie łapie. Jakby bywa, nie? Bywa. Mam nadzieję, że zostałem was w zdrowiu. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie. Wszystko w porządku. Tak, wszystko. Git uwa jest. Fajnie, fajnie. Git jest. Dobrze. Jak jesteście zdrowi, to jest najważniejsze, bo jak nie ma zdrowia, to dupa. To jest lipa. Największa lipa jest. To wiesz, generalnie jak jest wszystko, a jest coś ze zdrowiem, to jest lipa. Ja wiem, niestety, wiem, więc naprawdę, jakby im człowiek jest starszy, tym lepiej sobie to uświadamia, że jak ktoś ci życzy zdrowia, to jest najlepsze, co może ci życzyć, bo wszystko inne jakoś wyjdzie. No, problemy ze zdrowiem są paskudne, więc naprawdę, naprawdę warto na nie zwracać uwagę, w sensie, ja tak do pewnego momentu miałem, że z wieloma rzeczami mam tak, samo się uzdrowi. To tak. Niektóre rzeczy tak, ale nie wszystkie. Więc jak coś doskwiera, to warto się tym zająć. Ja wiem, że w tym momencie tak jak dzwonisz do się umówić na wizytę do doktora, na konsultację jakiegoś takiego doktora od jakiegoś takiego specyficznego, nie wiem, kogoś tam, jakiegoś specjalistę, to generalnie możesz sobie ustawić powiadomienie w kalendarzu na inne milenium, bo tyle to trwa, ale no wiadomo, ale trzeba. No, w każdym razie, witam serdecznie. To taka dziwna dygresja na starcie, bardzo dziwna, ale tak, to zwykle tak jest, nie? Że jakoś takie dziwne dygresje wchodzę. I jeszcze tak, jeszcze raz powiem, że do tego momentu, do tej pory Silent Hill'e były nagrywane tak, że siadałem do nich wieczorem albo w nocy, nie? Znaczy, dobra, inaczej. Przed nagrywaniem z tłem, z kamerą, to tak, tak było, że w nocy siadałem do horrorów. Teraz tak nie jest. W sensie, no bo wiecie, w tym momencie, jak ja mam tutaj na ryj mi świeci, tu lampa i tak dalej, to nie ma to większego znaczenia, czy nagrywam w dzień, czy w nocy. W sensie i tak mam jasno, i tak mam jasno. To, czy za oknem świeci słońce, czy nie świeci w tym momencie, to jakby wszystko jedno. Ale dzisiaj jest wyjątkowa rzecz. Dzisiaj stwierdziłem, że zrobimy sobie troszeczkę inaczej i trochę zafiflanimy trochę, bo jest noc. Jest druga w tym momencie już. Więc ja też nie chcę specjalnie drzeć ryja. Mam nadzieję, że też będzie ciekawie. Że to nie umniejszy niczemu. Nie będę się darł przy tej grze, bo to nie tak działa ta gra. W sensie ona ma miażdżyć klimatem, a nie robić jumpscary. Zresztą ja nie słynę raczej z darcia mordy na horrorach. W sensie to nie z tych ludzi niestety jestem. To jest lipne, bo ja się też nie boję za bardzo horrorów i tylko niektóre potrafią mnie wykręcić. Darkwood mnie wykręca do tej pory, więc tam naprawdę czapki z głów, że ta gra tak działa, ale wracając, no, że jest noc, normalnie w dzień nagrywam i to nie ma żadnej różnicy, jest noc i jestem sam na chacie też, to jest istotne, to jest fajne, więc może dodatkowo mi gdzieś to ten klimat robić, aczkolwiek
chyba nie ta gra musiałaby być. W sensie jakaś inna musiałaby coś, bo... No może mnie gra zaskoczy, zobaczymy. Może tak, może nie. W każdym razie, witam serdecznie. Muszę wam się pochwalić, że do naszej... czekaj, tu i w prawo, nie? Do mojej Idagi kolekcji dotarł nowy członek rodziny, to może za dużo powiedziane, ale Daga mi na chatę nowego, nam na chatę nowego kwiatka przyniosła. Monstera nazywa się ten kwiatek. I to jest o tyle specyficzny kwiatek, że ma takie fajne liście palczaste, w sensie takie, no. Ma też całkiem spore te liście, znaczy no kwestia jaka to jest odmiana. Ale no tego jaka to jest odmiana to za bardzo nie słyszałem. Wiem tylko, że tak się nazywa ten kwiatek. Ten jest jeszcze taki, nie że młody, ale ten jest jeszcze taki nie za duży ten kwiatek. I mam nadzieję, że uda mi się go przy życiu utrzymać, no bo jakby storczyka odratowałem z łoża śmierci, więc może mi się uda tego też odratować. Z łoża śmierci to może nie, bo nie wygląda tak źle. Jeszcze nie wiem, czy jak to trzeba podlewać i tak dalej, czy go nie przeleję wodą. Czytałem, że ma być umiarkowanie podlewany. I ma mieć raczej w półcieniu ma stać. Jeszcze nie wiem, co oznaczają te terminy, ale jak rozumiem, nie ma na niego bezpośrednio napieprzać słońce, to raz. To najważniejsze. To jest jedna rzecz, że nie ma na niego bezpośrednio napieprzać słońca. Weź, wyjdź, dobra? Nie ma na niego napieprzać słońca i też nie można go przelewać wodą za specjalnie, bo on nie potrzebuje dużo wody i nie lubi dużo wody. Dobra, mieliśmy tą kurtynę przesunąć. Nie lubi dużo wody, nie potrzebuje dużo wody. No ale jest ta kwestia, że ja to jestem takim bardzo początkującym ogrodnikiem. I widzicie, rozumicie, nie? Możemy tu przejść na drugą stronę? Bo tego w sumie nie sprawdziłem. Teraz wam powiem, o co mi chodzi, ale... Ty tego to nie ogarniałem w tamtym tym. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tak. Ja zaraz tu wrócę do tego. W tej drugiej części odcinka. Ja tą część odcinka chcę utrzymać w jednym stałym klimacie. To znaczy, że ja tu wszystko widziałem i tak dalej. Shotgun ammo. Że ja tu wszystko widziałem, będę wam opowiadał. To bardziej się skupię na opowiadaniu. A w drugiej części odcinka pójdziemy sobie tam na drugą stronę i zobaczymy, co tam się dzieje. Bo myślałem, że to nie jest takie lustro, przez które można przechodzić w ten specyficzny sposób. Bo tu mamy takie przełączniki, nie wiem jak to powiedzieć, przesuwniki bardziej bym powiedział. I po lewej jest sceneria, po prawej są rekwizyty. I trzeba scenerię dopasować do rekwizytów. Na przykład trzeba... Jakby to... Może nawet od tego zaczniemy. O! Na przykład sobie wjeżdża biblioteka jako sceneria. I jako props sobie wleci... stół z książkami. I w momencie jak dopasujemy jedno do drugich, to będzie można przejść na drugą stronę i coś specyficznego zobaczyć. Co specyficznego zobaczyć? No a na początku wejdziemy sobie do lokacji, w której to lokacji nie ma nic takiego specyficznego. Znaczy jest, ale są bardziej takie notatki, które nam mówią coś o historii, o lore i tak dalej, o świecie. A później sobie pójdziemy do tego bardziej... No, do tej mapy, która nam da jakieś przejście dalej, ok? Że poczytajmy sobie notatki. Rozdział drugi. Represje i takie ciśnienie kogoś, w sensie wywieranie na kimś presji, o w ten sposób. Znanym faktem jest dla elit inteligencji i dla agentów wojskowych, że im bardziej kontrolowany jest umysł, tym bardziej ten umysł sam się cenzuruje. Łatwiej jest wpływowi z zewnątrz
wpłynąć na to, jak ma myśleć ten mózg, w jaki sposób ma być zaprogramowany. To dlatego agencje wybierają na swoich członków, takich typowych agentów, krawężników, takie indywidua, które bardzo łatwo jest pod tym kątem złamać. Czyli krótko mówiąc, no, biorą takich ludzi słabych, żeby łatwo było ich kontrolować w ten sposób, ze słabą siłą woli. O. Przez całe te studium przypadków zauważyliśmy, że ofiary, mózgi ofiar, próbowały sobie poradzić jakoś z konfliktem spowodowanym przemocą, wywoływaną przemocą, która była z rąk ich takich bliskich osób. O, w ten sposób. Że bliskie osoby je raniły i analizowali mózgi tych osób, które doznawały tej przemocy od osób bliskich. O. Te dzieci, w wielu przypadkach, te dzieci, które doznawały przemocy, ich osobowość rozdzielała się na dwie części. Jedna osobowość nadal kochała swojego oprawcę i szukała jego uznania, powiedzmy, podczas gdy druga osobowość zawierała w sobie cały gniew i całą złość i we wielu aspektach ta druga osobowość stawała się odzwierciedleniem swojego oprawcy, która próbowała wyrządzić również szkodę innym, zrobić krzywdę innym. Niestety zwykle ta druga osobowość była tą osobowością dominującą. Zobaczmy jeszcze to. Pomiędzy tymi, którzy wykształcili w sobie możliwość wytwarzania projekcji, czyli kierowania swoich myśli jako jakaś fizyczna moc, istniała jedna persona, której bała się cała społeczność. Ich szaman twierdził, że ma możliwość wszczepienia tak jakby swojej myśli w głowę kogoś, żeby ta osoba chęci mordu w głowę tej osoby, żeby ta druga osoba po prostu się zabiła. O, w ten sposób można powiedzieć. Że był w stanie wszczepić sobie tak myślą w głowę tej osoby takie rzeczy. Okej. Zobaczmy jeszcze po tej stronie. Karteluszka. W ogóle te tutaj rzeczy, wszystkie te książki są napisane w dziwnym języku i mają dziwne litery w środku i Travis nie może tego odczytać. Zobaczmy notatkę. Rozdział trzeci. Manifestacje złudzeń. Fenomen znany jako telekineza. Zwykle mówi się na to poltergeisty w takim typowym żargonie. Powiedzmy, tak to przetłumaczmy. No i ten fenomen telekinezy często występuje. Bardzo często przy negatywnych emocjach, strachu, zmartwieniu czy stresie wygląda na to, że miks tych emocji może się objawić jako manifestacja takiej energii zewnętrznej, że może fizyczne obiekty poruszać w ten sposób ta siła. Bardzo mocnymi katalizatorami tego typu rzeczy są koszmary. We wszystkich przypadkach ten fenomen pojawiał się u dzieci i przede wszystkim większość z tych dzieci to były kobiety, że wykształcały w sobie możliwość tej telekinezy, tak? Czyli mamy tutaj analogię do tej Alexa to jest taki asystent w iPhone'ie. Czyli tutaj Alessa w sobie to wykształciła przez to, jak była traktowana, tak? Że były takie jakieś przemoc wobec niej z rąk jakichś tam bliskich jej osób i dlatego sobie wykształciła takie rzeczy. Tak bym to interpretował przynajmniej. Teraz mamy drzewo. I do drzewa dobieramy sobie scenerię odpowiednio. Las. I nam się pojawiła z tyłu sceneria, a raczej pojawiła nam się lokacja, do której możemy wejść. I to jest las. Znaczy taki wymarły trochę i wypalony las, ale nadal las. Nie mamy oczywiście tutaj mapy tego miejsca, bo to są takie lokacje minimalistyczne bardzo. Znaczy jedyną rzeczą, jaka jest w tej lokacji, to jest klucz w drzewie, który jest tam. Nic więcej tutaj nie ma, bo obchodziłem to do góry
do góry, do dołu i nic tu nie ma. Możemy się teraz do stage office dostać. Sometimes a thousand clangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices that, if I then had waked at the long sleep, will make me sleep again. And then, in dreaming, the clouds me thought would open and show riches, ready to drop upon me then. When I waked, I cried to dream again. No i teraz pytanie, czy to są jakieś wspomnienia Travisa, czy to są po prostu jakieś takie retrospekcje dusz, które tutaj występowały, whatever, nie wiem jak to by powiedzieć. I zastanawiam się, w jaki sposób to interpretować, szczerze mówiąc. W tę czy w tę stronę. Dobra, zapisujemy sobie grę na slocie tym. Albo jeszcze na innym, czemu nie. Dobra. Teraz tak, ja muszę iść w lewo cały czas w sumie. Dobra. Tutaj. Chyba. To jest. O Jezu. Na goryl. O Boż. Się tak nie podniecaj. Cyk. No i tu to jest. Czekaj. Mele? Może być mele. No. Dobi. Trochę dostałem w pieprz od tego debila. No dobra, jednego hard drinka użyj, póki nie musimy nic z niczego mocniejszego korzystać. Mamy dźwignię i to jest dźwignia do tamtej konsolety, przy której byliśmy przed chwilą. I teraz trzeba będzie tam pójść i włączyć kolejną scenerię. W lewo. Yes. Bardzo mnie zastanawia, w jaki sposób nagrywano dźwięki do tych potworów. No bo te potwory dosłownie jak goryle takie brzmią. Jarają się, że w ogóle ktoś tu jest. Dobra, dam radę? Nie dałem rady. Myślałem, że ucieknę bez triggerowania go. Ale nie! Poczekaj, teraz muszę w prawo iść, w prawo. No widzę, że idzie mi w opór naprawdę unikanie obrażeń. Ale myślę, że walka byłaby jeszcze gorszą opcją. No. Idź gdzie ci każę. Dobra. Weźmy teraz ostatnią dźwignię. Czyli to będzie... Aha, bo muszę najpierw tego użyć. Jezu. Użyj i mnie tu już nie bombaj. Use control lever. Dobra. I to bym chciał włączyć. Jakieś poncho. I drugie. Dobra, i ja teraz nauczony doświadczeniem, bo nie wiem, czy... Nie wiem, czy będę w stanie się tutaj wrócić, więc ja zapiszę sobie tak na szybko grę. Bo ja chcę jeszcze zobaczyć, co będzie w tej alternatywnej wersji Silent Hilla. I trochę was okłamałem, bo ja powiedziałem, że w jakichś 20 minutach czy 30 wrócimy do pierwszej 57 czy coś takiego. Nie, nagram to ciągiem już, ok? Nagramy to ciągiem, tak będzie najlepiej. To jest jakiegoś typu kostium zawieszony na suficie, sufitu zwisa. Jest wytworzony z jakiejś śmierdzącego futra i liny. Okej. Przechodzimy przez lustro. Co nas tutaj czeka?
No i słuchajcie, kolejna walka z bossem. I ten cudzysłów tutaj był naprawdę... On był na miejscu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ja go obiegnę, tego ziomeczka. Dobra. Jeden magazynek poszedł. Reload. Przejdziemy sobie tu. Dobra, przebiegnę znowu na bok. Reload. Oj, chyba jeszcze jeden magazynek będzie potrzebny do tego bogusia. I to tyle. I od tego momentu już nie wiem, co będzie dalej. W sensie tutaj się jorgnąłem, że nie ma dźwięku, okej? To wam tylko tak powiem. Aczkolwiek, no reakcja moja jest tylko troszeczkę mniej ekstremalna, niż była jak pierwszy raz to zobaczyłem, bo jak widziałem, że jest boss, to ja wiedziałem, że to będzie pepega straszna i jest. W sensie... No, widzicie, co tu się dzieje. To jest walka z bossem. W sensie z bossem. Bo to jest przeciwnik. I najprawdopodobniej ten przeciwnik będzie występował sobie dalej w grze. Tak on a daily basis, nie? I to nie będzie nic szczególnego. Po prostu go pierwszy raz zobaczyłem i tyle. Pozwolę sobie tego nie skomentować szerzej. Po prostu powiedzmy ech. To jest odgłos zawodu. Ech. Falsehood peace. You need these, don't you? Dobra. W tym momencie mogę wam wstawić urywek, bo sprawdziłem, co jest w tej alternatywnej wersji sceny, nie? Przeszedłem. Nic tam ciekawego nie ma, ale na szybko wam wrzucę ten klip, żebyście widzieli, że tam nic nie ma i jak to wszystko tam wygląda, ok? Żebyśmy byli kwita. I teraz wejdziemy sobie do tej zwykłej części Silent Hilla, za chwilę zrobimy walkę z bossem, bo coś tak sądziłem, że nie będę mógł później dalej przejść. I bardzo dobrze zgadłem. Na początku sobie zbadamy, co tutaj było. Przepraszam, że ja tak latam, ale po prostu jestem ciekawy, czy coś tu było do zbadania, czy coś tu będzie ciekawego, czy nie. Nie. Bardzo możliwe, że tutaj nic po prostu nie będzie. Ja tracę czas w tym momencie, jest taka opcja. Nawet bardzo prawdopodobna to jest opcja. No ale jestem bardzo ciekawy, co tutaj było i... Wicie, rozumicie. No dobra, ale ja jestem na backstage'u, czy jestem gdzie? Nie, jestem na tym. Tylko, że ja nie mogę przejść... Nie mogę przejść na stage tutaj. Okej. Okay. No, czyli dobra, mogłem tą walkę z bossem jednak zrobić i sobie darować przejście tutaj, bo tu i tak nic nie ma. Wrócili, zobaczyli, rozejrzeli się, tak? Wycieczka była? Dobra, fajnie. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. O. Motel Key. Riverside Motel. I think I've been there before.
Myślę, że Travis, ty wszędzie tam byłeś, tylko kuźwa nie pamiętasz. Dobra, to ja bym chciał wszystko sobie tutaj zbadać, ale podejrzewam, że wszystko będzie klasycznie zamknięte. No bo dlaczego nie? Myślałem, że tutaj to w ogóle drzwi są atrapą, ale nie. No nie, to nie ma sensu. To wychodzimy. Do motelu. No i teraz tak. Ja bym sobie wziął wręcz. Dobra, i tym kluczem będziemy się nadupiać. Dobrze, i teraz tak. Tutaj mam zamknięte. Naprawdę? A tak, bo tutaj były urwane te. Dobra. Ja tutaj sobie wcześniej obadałem. Czaję. A co tam jest? W tej uliczce? No coś jest? Nie. Dobra, dobra, uspokój się. No to idziemy do hotelu. Hotel jest aż tam. Czyli przez jakiś budynek będę musiał przejść. Albo się muszę wrócić, aczkolwiek to bez sensu. Nie, no dobra, idziemy dalej. W najgorszym wypadku nas wygonią. Albo zabiją. Jest też taka opcja. Dobra, bo troszeczkę mnie to już irytuje, szczerze mówiąc. Walnij energy drinka i jedziemy dalej. No, tutaj nie ma nic. Dobra, na początku prawa strona. Zobaczymy, czy z prawej coś jest. Oprócz jak zwykle urwanej drogi, to niespecjalnie. Energy drinki. Baton. Tu coś jest? Nie ma. Dobra. Wydupiamy. No i chyba też tutaj nic nie będzie. Po prostu gdzieś będzie przejście, albo nie będzie przejścia. Na tym się skończy moja przygoda. Skończy się babce sranie. Dwa, jeden, zero, trzy. Co to znaczy? A tu jest coś istotnego? Cafe Sun. Tu jest 2103, tylko nie wiem, czy to jest istotne dla czegoś. Łopata tu jest. O. No zobaczymy, jak ona nadupio. Strasznie duże te drzwi znowu. Dobra, tu przeszedłem. Tam jest jeszcze drink. I to health drink. Nie byle jaki. Tu jest jeszcze amunicja. Cyk, fajnie. Jakieś ammo, nawet nie patrzę jakie, szczerze mówiąc. Oj. Dobra, dobra. Jacie rozumiał. Czyli jeszcze możemy tutaj przejść. Jeszcze jest Andy's Books. I podejrzewam, że tymi książkami będzie można przejść. No i się dużo nie pomyliłem. Tylko ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć, czy nie leżą jakieś zapasy u nas. Tam coś jest? Jest. No słuchajcie, kurde. Obsmyrknął mi się palec na analogu. Dobra, tu, no to teraz po drugiej stronie chcę sobie sprawdzić, co my tu mamy. Żygej. To jest hospital. Alchemila. Zwiedzę całkiem pokaźny kawałek terenu z tego, co widzę. W tym Silent Hillu. Jeszcze amunicję mamy. No, amunicji to mi na pewno nie zabraknie. Co do tego mogę być pewny. Shotgun ammo, no od groma tego jest. No to akurat dobrze, nie będę się męczył.
przeciwnościami losu. Ty, nie jest jakiś większy? Ten bąbel, czy mi się wydaje? Odejdę kawałek i z daleka na niego spojrzę. That's what she said. No zobaczcie, ewidentnie jest kuźwa dużo większy. That's also what she said. Takoszak. Tutaj nie. Chyba dużo więcej niż znalazłem, to tutaj nie znajdę. Public records jeszcze zobaczymy. Ale gra jest na tyle prostolinijna, żebym nie oczekiwał niczego więcej. Zaraz zobaczymy. Okej. Czyli to jakaś mała lokacja będzie. Nothing worth reading here. Są zapasy. Widzę, że to jest chyba po prostu jakiś bonus room z jakimś fabułą albo z czymś. Mogło być jeszcze tak, że paru designerów zrobiło lokacje, których końcowo nie dało się wepchnąć do gry, więc te lokacje teraz są jako bonusy. I tak bardzo jakbym nie chciał mieć racji, to pewnie mam rację. Z uwagi na to, że jej nauczycielka wyrażała głębokie zaniepokojenie, trzeba było bliżej przyjrzeć się sprawie. Oficer, czy policjant bardziej, rozmawiał z panią Gillespie i z jej córką i nie widział żadnych dowodów przemocy w tym przypadku. Miał wrażenie, że pani Gillespie była wzorowym rodzicem wychowującym swoją córkę w takim ścisłym, ale religijnym trybie, whatever. Ponadto, żeby zaspokoić takie żądania skargi, która wpłynęła, o to chodzi, doktor Kaufman z Alchemilla Hospital porozmawiał z dziewczynką sam na sam. Mówił, że jakiekolwiek rozmowy o rytuałach albo kulcie były po prostu takimi banialukami, po prostu w ten sposób, fantazjami dziecinnymi. Pani Gillespie, jedyną zbrodnią pani Gillespie w jego oczach było to, że zbyt dużo naopowiadała bajek swojej córce. Zamknęliśmy tą skargę. I to była jakaś skarga, która wpłynęła do przemocy, pomocy społecznej, czy coś takiego? O to by chyba chodziło mniej więcej. Tak przypuszczam. No słuchajcie, to 1:1 wygląda tak, jakby to był taki bonus room i tyle. Nie widać, żeby to było cokolwiek innego. No plus jeszcze notatki, nie? Wygląda na to, że ogień zaczął się na parterze i rozprzestrzenił się na resztę domu. Jednak okoliczności tego pożaru są bardzo dziwne. Ktoś wykreślił cały tutaj paragraf i napisał nowy. Wykreślił ten tekst i napisał nowy. Wygląda na to, że był jakiś wypadek w piwnicy. Stary boiler się zapalił i ogień rozprzestrzenił się na resztę budynku. Wygląda na to, że przyczyna tego była całkowicie przypadkowa. W sensie to był nieszczęśliwy wypadek. Dalsza część raportu jest niezmieniona. Pomimo najlepszych starań zespołu pożarniczego,
ten pożar się rozprzestrzenił na domy w okolicy w ten sposób. Alessa Gillespie została uznana za martwą na miejscu przez doktora Kaufmana. Jej ciało zostało zidentyfikowane przez jej matkę. No i certyfikat, akt zgonu, w ten sposób. I tak dalej, jest w trakcie wydawania. Coś tu jeszcze będzie? Czy to wszystko? Okej. No bez tych bonus roomów na luzie byśmy się obeszli. Mimo, że są notatki, no tylko to tak trochę szkoda, że to takie jest... Takie. Ja się bardziej bym wolał się takich rzeczy z jakichś notatek dowiadywać, albo z jakichś takich czytanych rzeczy. To jest zamknięte. Tylko ciekawe, czego to kwestia była. Da się tu wejść jakoś? No nie, no tutaj nie da rady. Ciekawe, czy to jest jakieś do otwarcia. Znaczy, słuchajcie, jest jeszcze taka opcja, że to miało być do otwarcia, tylko czasu nie starczyło. I stwierdzili, że zamknął to na szybko po prostu kratą. End of story. Bardzo chciałbym być delikatny w stosunku do tej gry, no ale niestety widzicie, jak sprawa wygląda, prawda? Że to, co ja wam mówię, co się potencjalnie mogło dziać, to niepokojąco dobrze pasuje. Nie? To jest najgorsze. Że najpewniej faktycznie tak było, że czas naglił i kontent był obcinany. No a że ucierpiała na tym sama gra, no to już no trudno, nie? Możliwe, że było ciśnienie z góry i gra przez to jest... czuć, że jest obcięta i że wygląda jak wygląda. Za to ten koleś tutaj to wygląda, jakby mu skalę źle nastawili w tym. No bo ja sobie zawsze wyobrażam, że... Znaczy taką analogię sobie rysuję, bo po prostu łatwiej mi to zrozumieć. Że gry są tworzone w taki sposób, jak się gry w Unity tworzy, na jakimś silniku gry, nie? Że stawia się obiekty na scenie. I te obiekty mają swoje położenie, skalę, rotację. I to ewidentnie wygląda tak, jakby temu jednemu typowi ktoś skalę przekręcił na razy dwa. Po prostu. Dobra, wchodzimy. Hello. To, co mam w swojej głowie, jest wystarczająco pokraczne. Nie potrzebuję sobie doprawiać więcej rzeczy do zmartwień. No, sekcja z horrorami tutaj jest. Muszę sobie tą... Teoretycznie to mógłbym już wyjąć tą torebkę od herbaty. Wyjmę tu. No sobie herbatkę popijam, tutaj grając z wami i przechodząc z tego Silent Hilla, nie? Wam też polecam herbatki sobie robić, bo to jest bardzo spoko. W sensie siedzi się, herbatki się pije. Andy, wszystko wygląda w porządku. Sprzedaliśmy bardzo dużo książek. Zamknąłem twoje klucze w kasie. W sensie w... O Boże, cash register. No to jest... Boże, jak wam to powiedzieć? Jak jest kasa, wyobraźcie sobie kasę w markecie, nie? To, co się otwiera, gdzie są tam pieniądze, jak ci kasjerka resztę wydaje, to tam są te klucze. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. W kasetce? Czy coś takiego? No, ale tam. Kombinacją jest twój Greenfield Apartment Number. Czyli numer apartamentu Greenfield. 413? Dobrze pamiętam, czy źle? Darma. Dobrze, źle? Nie. To 425 jeszcze mi zostało w pamięci.
To jest apartament 213. Tak mi się wydaje. 200. Tak. Dobra. Popieprzyłem numery po prostu. No, weź ten klucz. Bookstore key. Ok. Mamy kałasza. Fajnie, że prawdziwą broń mają na wystawie w sklepie z książkami. To jest sensowne, sensowne. Mam w ogóle strasznie dużo broni. A już ten arsenał, co mam, potrafi naprawdę dużo szkód wyrządzić. W sensie... Widzieliście, jakiego byka potrafiłem załatwić, nie? No to teraz będzie jeszcze lepiej. Ja tylko żałuję, że nie mam obrotówy jakiejś, nie? W sensie, że minigana. Za pazuchą, no bo tylko tego by brakowało jeszcze. Dobra, Alchemila jest tu. General Store. Czyli możliwe, że przez Playing Field będziemy szli. No zaraz się okaże. Możesz mi kamerę trochę machnąć inaczej? Dziękuję. Dobra, kwestia, którą stroną będziemy teraz iść? To o prawo na razie, czemu nie? Tam jest ziomek. Dobra, weź go dobij. Dzięki. Jezu, ten tutaj prypć się. Okej. Okay. Drink. Iron. To teraz jeszcze muszę sobie coś wziąć do strzelania. Service pistol w sumie. Chyba nie strzelałem z tego jeszcze. Kurde, bo nie chcę też... Kurna, no nie widzę go. Dobra. Gnij. Najgorsze jest to, że czasami ta kamera jest taka, że choćbyś chciał, to nie możesz. A dobrego miałem nosa, żeby tu wleść. Dobra, okej. Okay. To tak. Powoli. Pest control. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest w tych uliczkach. Bardziej nie w uliczkach, tylko czy coś... Post office, tylko tu jest poczta. Chyba tą pocztą nie mogę nic tutaj wejść, z tego co widzę, no. Dobra. To w tę stronę. Są tu jeszcze jakieś drinki, coś, nie? Nie ma. Są! Co my tu mamy? Assault rifle. Assault rifle, chyba tak się powinno mówić, nie? No to pozdro. Ja tutaj będę, widzę, ostro napieprzał w tych przeciwników. Kurde, i mam pewną ochotę, żeby z tej kosiary skorzystać, ale z drugiej strony nie chcę sobie amunicji zużywać na jakieś byle gówna. Więc jak pojawi się jakiś... Dobra, nie mam w tym momencie wolnych rąk, ale wyobraźcie sobie, że cudzysłów robię. Boss. No to będzie pierwsza broń mojego wyboru, nie? 2103. Czyli widzę, że tutaj się... Że to nie jest nic specjalnego. Generatorem trzeba wejść tutaj. Jezu, tu jest ten duży. Na tego to nie wiem, ile by trzeba było strzałów zużyć. Kitchen knife. Czy ja tu byłem? Nie, chyba nie. No, nie wydaje mi się. Dobra, przejdziemy jeszcze tą stroną ulicy, zobaczymy, czy coś tu się dzieje. Najprawdopodobniej niespecjalnie. Po tej stronie jest szpital, a przy szpitalu to raczej wszystko już zbadałem. Znaczy, no zobaczymy z tej strony, nie?
sztywność? Pierdzielisz. Mamy amunicję, mamy wszystko. Można jeszcze raz wejść do szpitala? Ty, no to chcę. Nie. Dobra, moment. Mogę sobie kamerę obrócić, czy nie specjalnie? Nie. Dobrze, kuźwa, dobrze. No to będziemy na YOLO w takim razie lecieć. Nie ma innego wyjścia. Nie wiem, gdzie ten Louis jest. Tu jest. Weź teraz go wymień. O, dobra. Dobra, udało się. Nawet bez uszczerbku na zdrowiu, coś jest niesamowitego. Dobra. Użyj. Lecimy dalej. Zapasy zebrane, można lecieć. Spory ten Louis jest. Oj, klasyka. Nigdy nie można normalnie do jakiejś lokacji wejść, zawsze trzeba przez jakąś inną. Nic ciekawego, dobra. Ja klasycznie szukam jakiś. O! Na przykład. Zapis i widzę, że jest też jeszcze energy drink, fajnie. Jezu, zobaczcie. No mnie gra rozpieszcza. Mam tyle amunicji, że naprawdę nie będę biedował przez najbliższą dekadę. Czy to dobrze, czy to źle, no to nie mi oceniać, ale... No w każdym razie na pewno mi amunicji nie zabraknie, to tego mogę być pewny. Czekaj. Jeszcze śrubokręt. Notatka. Ktoś coś napisał na recepcie. Przychodzi świeczka do światła, ty do łóżka, przychodzi rzeźnik, by odrąbać ci głowę. O, będziemy mieli tą chińską podróbkę piramidogłowego w tej lokacji, urocze. Zobaczymy, na ile to się sprawdzi. Health drink, czyli tu nas będzie ten Butcher gonił, tak? Już zapomniałem, że on istnieje. Szczerze, no w sensie... Toolbox, okej, nie wiedziałem, że to jest broń, szczerze mówiąc. Niczym się nie wyróżniała. No dobra, to jest chyba wszystko, co mogę tutaj zbadać. Także co? Chyba idziemy do środka. Drodzy Państwo. Broken Bone. Old boxes. Alright, no to teraz tak. Trzeba wejść do motelu. A ja bym chciał jeszcze sobie spadać to tutaj. The playing field. Czyli w tę stronę. Jeżeli się da, oczywiście. Ja zgaduję, że ten rzeźnik, on będzie w takiej bardzo ciasnej jakiejś lokacji, żeby zintensyfikować nasze doznania. I dlatego to będzie takie upierdliwe. O, czekaj. Wyszliśmy na drogę. Hold on, bo muszę trochę piąt złapać. O co tutaj chodzi? Przeszliśmy tędy. Tam jest płot, okej. Czyli trzeba będzie przejść pewnie tutaj. Florist, pet shop. No dobra, zobaczymy. Czyli trzeba by było pójść w tę stronę. Bo ja klasycznie chcę sobie zbadać wszystkie te lokacje, które tutaj są, po kolei. No to raczej drugą stronę muszę iść. Którędy tu trzeba iść? Czekaj.
W lewo. No dobrze, idę. Teraz dobrze idę. Dobra, odpocznij se. Już, dzięki. O wow. Plus jest taki, że one są strasznie powolne. Bo ja już tam widziałem śmierć. No dobra, w lewo. O boj. Mogę cię wywabić jakoś, żeby do ciebie nawet nie strzelać, bo... Oj, wątpię. Chociaż, może da radę, dobra. Trochę też nie chcę na nich amunicji zużywać, bo szczerze mówiąc nie opłaca mi się. Że jakoś dookoła, uda się, dobra. Po prostu ta metoda jest dużo bardziej ekonomiczna. Okej, przeszliśmy tutaj, dobra, w prawo, no tu winną to się nie da za bardzo, stronę. Tak mnie wpienia ten Travis ze swoją wytrzymałością, że to jest koniec. Ani to fajne, ani to pożyteczne, ani to miłe, ani to... Nie ma sensu. Nie ma sensu. Po co? Nie ma sensu. Dobra. Ciężko mi tu jakkolwiek komentować kreatywnie, no bo widzicie jaka jest gra. Jaka jest gra, każdy widzi. Dobra, idziemy wzdłuż tego. No i ewidentnie tutaj jest fabuła, bo muzyka zaczęła grać. A mi się woda w dupie zagotowała przez chwilę. Ale tych potworów tu jest masakra. To nie jest wcale dobrze, no bo to... One powszednieją, jakiś jest dużo. O, czekaj. O, mamy cię! Mati Grotoła znalazł coś. Są tu jeszcze jakieś zapasy za tym, czy nie? Nie ma. Oboj. Dobra, Blue Catfish Dinner. Ja wale. Niepotrzebnie tu właziłem. Jezu, jeszcze ten duży luj tutaj jest. A to, że Travis mi się też jeszcze dychra cały czas jak nałogowy palacz, to mi w niczym nie pomaga. O! Dobra. Co tu jeszcze jest? Scrapyard. Może coś będzie ciekawego? Jest coś ciekawego. No to takie zbieranie chrustu w lesie trochę w sumie. Oj, czekaj. Wow, dobra, jest ten drugi połódź. Dobra, weź tam się uspokój. Widły! Okej, to chyba tyle, co mogłem tutaj złapać. Trochę mi przykro, bo myślałem, że dużo więcej tutaj znajdziemy ciekawych rzeczy, ale no... Allen Storage. What the hell is in here?
Też zapasy. My sobie przeszliśmy tą stroną? Ja tu byłem? Byłem. Ja tu przeszedłem dookoła. Okej, okay, mam to. A to co, chyba został już tylko nam hotel do sprawdzenia. Szczerze powiedziawszy. Czyli tędy tu już byłem. No dobra, no to hotel. Nawet jeżeli coś ominąłem, no to ludzie, nie chce mi się. Już mi się nie chce tutaj latać. Zresztą komu by się chciało? I tak mi się wydaje, że całkiem dokładnie to wszystko sprawdziłem. A by the way, to może zapiszę, żeby się nie wracać nie wiadomo jak daleko. Dla mojego i waszego bezpieczeństwa psychicznego. Kuźwa, coś ich sporo. Mam wrażenie, że było ich trochę mniej przed chwilą. Wow! Haven't seen this before? No nie widziałem tego wcześniej. Dobra, nieważne. Włazimy. Staff entrance to pewnie tędy. Siema. Jezu, nareszcie spokój. Przynajmniej przez chwilę. Chwila ciszy, chwila spokoju. Ile można się ganiać z tymi kurna dupowłazami? Słoniowe ryje. Jest zapis, legążko. To zapisujemy. O, nie mogę już więcej save'ów mieć. Dobra, to może być tu. Locked from the other side. Muszę zaraz jakąś mapę złapać, bo z tego co mi wiadomo, no to tutaj wlazłem. Z tego co mi wiadomo, hotel to jest dosyć spora rzecz. W sensie dosyć spora lokacja. A zakładając, że pewnie ten jakiś chiński rzeźnik mnie będzie gonił, no to tym bardziej by się mapa przydała. No. Dobra, jazda. Motel K. Co my tu mamy? Strony są wyrwane. Jest tylko jeden wpis. Pokój numer 500. Mr. R. Grady. Inni osoby towarzyszące syn. Powód wizyty. Biznes przyjemności. Zameldowanie wymazane. Czyli w pokoju 500 jego starszy był zameldowany. Okej. Okay. Czyli zakładam, że do pokoju 500 trzeba wejść. Mapa motelu. Dobra, co my tu mamy? Parking. Uhu, tu jest recepcja. To jest jakiś w ogóle, nie wiem, statek kosmiczny z rybą w środku. Dziwny, to jest dziwna ikona. No sporo tego. Access rooms, stairs, rates. Peak per night, off peak per night, ice per bucket. The Riverside Motel does not accept responsibility for any theft from rooms or cars left in the parking lot. Thank you. Będzie alternatywna wersja, widzę. Plus jest taki, że to nie będzie aż takie duże. To może trochę za dużo powiedziane. No bo szczerze mówiąc tak, mamy tu całe piętra i tu. Jak tutaj są wejścia? Tu mamy w dół i tu mamy w... Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że góra będzie tak jakby dwoma instancjami, z prawej i z lewej, i trzeba będzie do nich wejść z prawej i z lewej, oddzielnie. A ten pokój 500 to przepraszam, gdzie? Tam jest. Okej. A te czarne to co to jest? Maintenance, okej.
Deck, bar, dinner, kitchen, laundromat. 101, 102, 103. Jezu, od czego by tu zacząć? Jedna rzecz mnie jeszcze męczy, że tutaj nie dało rady tam jest zamknięte, to jest, jestem tego przekonany. Tylko męczy mnie to, że nie sprawdziłem tam tego przejścia. Ciekawe, czy da radę stąd wyjść i to sprawdzić teraz jeszcze. Tu jest wyjście? Można! Niesamowite, że gra mi tego nie zablokowała. Ja bym chciał pójść w lewo. Jeszcze nie. Chcę dotrzeć do tego, co tu się dzieje. Dlaczego zostałem tutaj przywieziony? Czyli na razie taki softlock, ok? No dobra. Niech będzie. Co mamy pierwsze? Manager's office? Albo możemy od razu na korytarz wyjść. To manager's office najpierw. Czekaj, recepcja. Z drugiej strony. Dlaczego tutaj była ta... O co chodziło z tą rybą w akwarium? Że trzeba za ladę wyjść i tam coś będzie ciekawego? Nic użytecznego. Jest klucz! Dobra, jakieś tam ulotki. Nic więcej. Kalendarz. Czy chcesz się temu przyjrzeć? Tak. W pamięci po szczęśliwych czasach. 01. Month, day, year. Czyli trzeba jakąś datę tutaj znaleźć. Całkiem dużo możliwości. Dobra, czyli jakąś datę musimy znaleźć. O to chodziło z tą rybą w UFO. Co to jest? 306 klucz. Okej, okay, czyli jedyną opcją, jaka nam zostaje, to chyba wyjść tędy. Nie? No, dobra. Jesteśmy na jakimś... Kurde, nie wiem jak to się nazywa. No takim z drugiej strony zamknięte. Dziedziniec to się chyba nazywa po polsku. Takie wiecie, miejsce w środku. W sensie jak jest budynek obudowany dookoła i w środku jest jakiś ogród, to jest dziedziniec. Jeżeli dobrze pamiętam. To jest zamknięte, ale to jest softlock z tego co widzę. Czyli tu będzie można przejść. Zamknięte z drugiej strony, no. Znajdę klucz, to będę mógł sobie tutaj śmigać. Dobra, co jeszcze mogę tu złapać? Mogę schodami przejść, mogę do store roomu wejść. A spróbuję to jeszcze otworzyć. Otwarte. To na razie nie. Fajnie, że tutaj mamy otwarte, dobra. Jeszcze bym chciał w lewo względem Travisa iść. Store room zamknięty. No to jeszcze została mi ta brama. No tutaj jest ewidentnie kłódeczka. No nie, no tylko tam mogę iść. Znaczy dobra, mogę jeszcze schodami na górę. W sumie skorzystajmy, może coś będzie ciekawego. Wow. Okej. Okay. Czy ja chcę wchodzić na razie na piętro? W sumie jak to piętro zbadam szybciej, to trochę szybciej mi to zejdzie. Dobra. Zbadamy sobie piętro. Boże. Się wystraszyłem, dziada. W sumie tego to możemy tutaj już zmęczyć, nie? Trochę szczerze mówiąc przeszkadza. 315 zamknięty. 316 otwarty. What the fuck? W
light stand. Dobra, jakieś akcesoria do ślubu. Wygląda na to, jakby to już było tutaj chwilę, leżało. Jakby te rzeczy tutaj już sobie chwilę leżały. No i po raz kolejny to powtórzę, że lokacje są cudownie zrobione, bo są cholernie niepokojące. I jeśli chodzi o design tej gry, no to ja jestem urzeczony, nie? Problem absolutnie nie leży w designie pomieszczeń. No tylko właśnie w samym gameplayu, nie? Dobra, dalej. 317 zamknięte. Dalej. Zamknięte. Staff accommodation. Okej. Próbujmy. A Jezu. Kółko. Krzyżyk. Nie wiem, czym ja go walnąłem łokciem. Pędem powietrza. Nie wiem, czy on dostał. Dobra, zamknięte. Czy coś jest, czy nie? Nie, wydawało mi się. Możemy za to tędy zejść sobie. Jak zejdę na dół, to trafię tutaj. I wtedy będę mógł sobie tam przejść. Okej, to jest niegłupi pomysł, tylko najpierw to, co bym chciał zrobić, to ja bym chciał sobie to obejść dookoła. Bo chcę zbadać najpierw jeden poziom dobrze, a później resztę. Po prostu chcę sobie szybko odhaczyć większość pomieszczeń, bo uznałem, że tak mi będzie wygodniej to wszystko robić. To będzie tędy. Zamknięte, dobra. 310. Lecimy dalej. Nope. Otwarte. Ja czasami nie wiem, od czego oni dostają obrażenia, autentycznie. Oni po prostu jakimś pierdem powietrznym dostają i nic nie mogę z tym zrobić. Znaczy, to nie jest źle, ale to jest dziwne. Dobra, shotgun ammo, przynajmniej coś przydatnego. Ani krzty rzeźnika jak na razie. Podejrzewam, że ten urwipołdź będzie raczej w jakiejś piwnicy albo w czymś takim. W niczym innym. Do tego by pasował. Oho. Yes. Gin. Thank you, have a nice day. Health drinki, moje ukochane. Dobra, mele jakieś. Może... A, może być. Muszę trochę sobie pozużywać tej broni, bo mam tego naprawdę za dużo. Nope. O, miło. I zamknięta, dobra. To by wychodziło na to, że tu mamy obczajone wszystko. To teraz ja bym chciał przejść tutaj dookoła i zejść tam na dół. Bo dzięki temu sobie otworzę przejście i będę miał parter trochę lepiej zogarnięty. W sensie to tak, wiecie, sukcesywnie będziemy sobie badać cały ten hotel. Ale póki mam takie możliwości tutaj przejrzeć większość lokacji... No bo tak, jak ja zbadam sobie dużo lokacji tutaj, co potencjalnie doprowadzi do tego, że będę miał dużo prościej później, nie? Że dużo lokacji sobie już na starcie wykluczę. I nie będę miał szukania. Te lokacje tutaj były totalnie bezużyteczne, w sensie nic tutaj nie było ciekawego. Co też nie jest złe, no bo...
Jak na razie mam tylko jedną łamigłówkę tutaj w tej lokacji, to tą z rybą. Dobrze. Bo nie może być zbyt lekko, prawda? Żeśmy wyszli tędy. Staff accommodation, dobra. To jeszcze sobie przejdę tu. O Boż. Puść mnie. No nie puści mnie. Łobzon jeden, no. Dobra, na pewno mogę tutaj sobie otworzyć. Unlocked, dobra. Teraz tak, mogę jeszcze te pokoje tutaj sprawdzić. To tak, 305 najpierw. Nie. Jeszcze ten łobzon tutaj jest, ja pierdzielę. Tu można przejść? Nie. O! Tam rozwala niebo i ziemię. 309, zobaczmy. Nope. O, tu jest otwarte. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja szybko to zabiłem, ale nie wiem, co to jest. Dobra, dalej. Aż mnie ciary przeszły, nie mam pojęcia, co ja właśnie zabiłem. Pierwszy raz to widziałem tutaj. What the fuck? No ale dobrze, dobrze, okej, niech będzie. Czekaj, 307 jeszcze i 306 zostało, dobra. Spieprzamy stąd. O jest, o jest, o jest. Te warcony tutaj są. Jakby tak obok nich przejść. No pewnie nijak. Chociaż szczerze mówiąc, między Bogiem a prawdą tego jednego to mogę zastrzelić, bo trochę mi się tutaj napatoczył. O! Jezu. Dobi, prawda? Muszę od razu health drinka wziąć, bo po prostu... To jest chwila i można zginąć, słuchajcie. No w tej grze tak jest, chwila nieuwagi... 306. Tu miałem iść. Dobra, włazimy od razu. Nie słyszę radia, więc miło. Czego my tu będziemy szukać? Prawdopodobnie lustro będzie tutaj po prostu. Tak strzelam, że tu będzie lustro w łazience i przez lustro będzie można przejść. Call me Nostradamus because I am one. Dobra, to za chwilę. Jeszcze zdaje się, nie obczaiłem wszystkiego, co chciałem. Na dół chciałem sobie pójść. Jezu, zrespiły się. Kutalungi. Nie w tę stronę idę. Ue. Teraz chcę jakoś ominąć tego urwipołcia tam. Tam jeszcze łazi. Jezu, ile tu jest przeciwników, po co? But why? Why would you do that? Not from the other side. Ok, czyli to z tej strony będziemy tutaj włazić. Hello from the other side. Teraz pytanie brzmi. Tutaj łaziłem? Nie, tam jeszcze nie byłem, dobra. Jeszcze sobie sprawdzimy parter w tamtym miejscu. Wharton.
tamte podwórko jest jeszcze dla mnie nieznanym terenem. To sobie sprawdźmy od razu, bo to tak. Tu. Tędy trzeba będzie przejść. Okej, w lewo. To było tu? Tak. To zobaczmy. What do we have here? Tutaj też były hotele, nie? Znaczy hotele. Tutaj też były pokoje. To najpierw wejdziemy do 206. Albo i nie. No to do 207. Albo i nie. Albo do... 206. Albo i nie. Znaczy 208. 209. Oh boy. Can't see shit. Czekaj, tego to można troszeczkę wydajniej rozwalić. Cyk, dobra. Amunicja. Widzę, że w taki sposób będą tutaj lokacje wyglądać. Potwór w miejscu i amunicja, tak? No dobra. Niech stracę. Oczywiście ja muszę przebadać tutaj wszystko, no bo kim bym był, gdybym nie przebadał? Na pewno nie sobą. Dobra. Cyk. Lecimy dalej. I jest jakiś boks. Rozwalenia o czyjeś łeb. Jakaś taśma policyjna, dobra. Staff accommodation. Nope. Słuchajcie, plus jest taki, że przynajmniej szybko nam lokacje ubywają, tak? Przynajmniej tyle. Dobra, 302. No. Oh boy. Walizka pełna butów. A zaznaczyłeś sobie to jakoś? Nie, czyli to nie jest łamigłówka. Przynajmniej prawdopodobnie to nie jest łamigłówka. Dobra, mamy stojak. Tylko czemu tutaj tak kamera dziwnie się zmieniła? Dlatego, że mi się przyjrzał tym butom, czy co? Enigmatyczne, nie powiem. No dobra, to wszystko. Wyłazimy. Po raz kolejny. Dobrze się obróciłem. Tu jest pokój 500 jeszcze. Prawdopodobnie tym maintenance'em trzeba będzie tam wleść. No bo jakoś inaczej, nie wiem. Dobra, 301. Lecimy dalej. Nie. No i ostatni pokój, który tutaj został, 300. Nie. Przynajmniej w tym mamy jasność, że większość pokoi jest tutaj bezużyteczna. Czyli tu były zapasy. No dobra, jedyną naszą opcją jest przejście do alternatywnej wersji Silent Hilla. Tak, dokładnie tak. I tam Manager's Office jest zamknięte. To prawdopodobnie klucz jakiś dostanę do tego. Ta gra jest tak do bólu schematyczna. Te lokacje to jest po prostu reskin. Każda z tych lokacji to jest reskin poprzedniej, szczerze. Bo droga jest dokładnie taka sama. Łamigłówki się różnią, ale to tak bardzo nieznacznie, że to aż przykre. Szkoda, szkoda, szkoda. No dobra, idziemy do 306. To było tutaj. Przechodzimy przez lustro, patrzymy, co za lubieżne rzeczy nas czekają. Tędy. Cyk. Dzień dobry. I cyk. Teraz już się muzyka zmieniła. Drastycznie się zmieniła.
Jakaś notatka tam jest, kurde. No mówię, design lokacji jest rozwala na łopatki, naprawdę, bo i nie ironicznie to mówię, nie sarkastycznie, nie. Z czystym sercem mówię, że design lokacji no rozpieprza system, nie? Bo to jest ten poziom Silent Hill, jaki byśmy chcieli, tylko... Designer się popisał, znaczy level designer, to na pewno. Do mojej przekochanej żony, naprawdę bardzo mi ciebie brakuje. Patrzenie na to, jak cię zabierali, było jak sztylet wbijany mi w serce. Trzeba było to zrobić. Ale teraz jestem tak bardzo samotny. Zgodnie z radą doktora powiedziałem Travisowi, że nie żyjesz. Say what? Starszy, to ty? Może byłoby lepiej, gdybyś faktycznie nie żyła. Helen, czy kiedykolwiek do mnie wrócisz? Twój na zawsze Richard. A Travis? To jest notatka od jego ojca, a on... Niesamowite. Po prostu rozpieprza mnie ten ziomek na łopatki. Wow. Jezu, zobaczcie ten design lokacji, ja pieprzę. Jak z jakiegoś piekła, to jest cudowne. Nie dałem ziomeczkowi animacji odpalić. Chciał mnie opluć, nie zdołał. Smuteczek. Mocno. No cóż, ziomek, raz się jest pod wozem. Znaczy raz się jest na wozie, raz się jest pod wozem. Albo raz się jest pod wozem, raz się jest pod wozem. No tak to bywa niestety. W tym momencie ty jesteś pragnienie, a ja jestem sprite. Dobrze, to tak. 309 jest zbadane. Jeszcze 305 chciałbym zbadać. Ale ta lokacja jest, Jezu, jest naprawdę... okropna. Uwielbiam to. Jestem fanem tego, jak zrobili lokację tutaj, naprawdę. Czuję się, jakbym w dupę piekła trafił, nie? No. Jezu, jeszcze na mnie wskoczył debil. Nie wolno tym atakuje, ale no muszę to zniszczyć sobie, żeby trochę sobie oczyścić ekwipunek. Health drink 10. 144 napoje do karabinu maszynowego. Coś to jest, jakiś dramat. Dobra, mamy jeszcze dwie apteczki. To health drinka jednak na początku wezmę. Jeszcze mam. Będziemy drinkami się leczyć. Tu nie da rady przejść, dobra. No patrzcie, jak to wygląda. Przecież to jest jak... design piekieł, no coś cudownego. Nie wiem, jak ktoś rozkminił taki wygląd lokacji, no ale czapki z głów dla tego, kto to zrobił. Naprawdę. Coś pięknego. Dobra, 305 jeszcze chcę sobie zbadać. Powiem wam szczerze, że w tym alternatywnym Silent Hillu się dużo przyjemniej chodzi niż w tym zwykłym. A wiecie dlaczego? Bo potworów jest mniej. No, da się przejść. To ja nie chcę. Jeszcze nie chcę.
tutaj to jest zatrzaśnięte, a to? Nie, dobra. Czyli tylko jedna opcja nam została. Przejście tędy. No jeszcze sprawdzę. 306. Dobra, okej. Wychodzi na to, że tędy teraz. Co mamy tutaj? Na początku to ja chcę sobie troszeczkę tą lokację chyba oczyścić. Chociaż już wszedłem do jakiejś lokacji, nie wiadomo gdzie. Aha, ja wszedłem na dziedziniec. Dobra, to na razie nie. O blin! Nie, muszę się ratować. Dobra, uratowałem się. Jezu Chryste. Dobra. Skończyło się babce sranie. No, dobij go. A, już go zabiłem. Szybko poszło. Dobra, to chyba wymaga już apteczki. Czekaj, może ampułki. Dobra, użyję ampułki. Już był krytyczny stan, to... Ampułka też dobra. Czy jest sens w ogóle z mele w tym momencie korzystać? Bo tak się zacząłem zastanawiać. Czy nie lepiej faktycznie z broni palnej walić już teraz do wszystkiego, jak leci? No bo tak szczerze mówiąc, to zobaczcie ile jest przeciwników, a ile mam amunicji. Więc nawet chyba nie byłoby takim głupim, jakbym faktycznie zaczął używać tej amunicji tak dużo szerzej. W sensie mam amunicji od groma, a ja dziaduję cały czas. To jest zamknięte. Tutaj to w ogóle nie ma bramy. Okej, okay, coś tu jeszcze jest? Niespecjalnie. A, większość jest pozamykana. Jedyne co można zrobić, to tutaj sobie przejść. No to w prawo. Czekaj. Tędy. W prawo. I tu. Tak? Bo nic tu chyba nic więcej nie ma, nie? Dobra, dalej. Te kurna dziady tu są, dobra, ja je zestrzelę. To będzie dla mnie po prostu wygodniej. Cztery strzały starczają. Dobra, muszę chyba uciekać, bo tam jest drugi. Tam jest drugi, dobra. Ser moment wybrałeś, kuźwa, na przeładowanie, dziadu. Dobra, dobijaj. Okej, mamy spokój. Tam są, kuźwa, te takie dziwne dziady. I tu można przejść podobno. A skąd ja o tym wiem, jak jeszcze tutaj nie przyszedłem? Może tutaj nie ma bramy? Okej, nie ma tu bramy. Chodź tu. Wacuś. Dobra, to teraz tak, po kolei, powoli, bo tu jest spora lokacja i chcę to powoli obczaić. To tak, w prawo. Gdzieś tutaj powinny być jakieś drzwi. Są drzwi zamknięte, dobra. Tu są kolejne drzwi. Zamknięte. Otwarte. Okej, mam serwis pistol, dobra. O Jezu. Kwadrat. Krzyżyk. Nie no, tych dziadów to ja nie będę na nich fire arma zużywał, no bez przesady. Jakby szanujmy się, są jakieś poziomy przyzwoitości, prawda?
Okej, czyli ten pokój się składa z takiego korytarza. Okej, i tu na końcu jest kibel z apteczką. Miło. Dobra, i wracamy się. Nic tu więcej nimo. Najbardziej przykre jest, jak czyścisz lokację, a w momencie, jak wyczyścisz lokację, to tam się respią potwory. To jest tak upierdliwe. Bo ta gra bardzo często to robi, niestety. No, miejscami też to na przykład nic nie widać, gdzie się idzie, ale to już pominę. Cisza? Czyżby zapis? Może to jest przejście do maintenance'u? Coś tak niezwykle cicho. Jak nie tu? Jak nie tu? Można komuś dzidę w dupę wsadzić. Ale widzę, że tu chyba nic więcej nie ma, nie? Tylko była dzida i nic więcej. Trochę przykre, bo myślałem, że coś więcej znajdę. Dobra, to tak. Tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. No to idziemy dalej. Przechodzimy dalej. Uff. Czuję się tak autentycznie nieswojo, chodząc po tych lokacjach. I to jest bardzo fajne. Ja się, strasznie mi się to podoba, że ja się czuję nieswojo, łażąc tutaj. Bo jakby klimat tych lokacji robi robotę. I to naprawdę mi się podoba. Dobra, mamy lustro. Możemy przejść sobie do tej zwykłej wersji Silent Hilla, widzę, bo już tam lustro mi się wyświetliło wcześniej. Na mapie. Coś więcej? Nie. Chyba tylko to pokój od lustra jest. Ta jest. Okej, Roger. No ale ja i tak chciałbym sobie to jeszcze obczaić, nie? Resztę. Więc... spoko. O Jezu. Spoko, że tutaj mamy taką opcję. Ale na razie mi się nie przyda. Czyli zamknięte. 501 jeszcze. Nie. Zamknięte pokój 500. To ciekawe. Możliwe, że będzie tak, że albo dostaniemy klucz bezpośrednio, chociaż dostaniemy klucz pewnie bezpośrednio, albo tutaj wejdziemy lustrem. Jest też taka opcja. Są takie dwie opcje możliwe. No więc... zobaczymy. Zamknięte od drugiej strony, czyli tędy będę się przedostawał jakby tam... jakąś inną stroną. Tamtędy będę szedł jakoś. I tutaj się przedostanę. Czyli ja będę tutaj musiał klucz jakiś dostać do tego. W takim układzie. Bo to po to jest przecież. No ale gra jest tak bardzo prostolinijna, że można by było... można by było od niej pion łapać, nie? Wieszając szafki w kuchni. Niestety. No to co? Wchodzimy sobie do tego. Lustereczko, powiedz przecie. Jeszcze tylko zerknę, czy my mamy tutaj coś innego. No nie, 500 jest zamknięte. Tędy, tędy, tędy. Mhm, dobra. Lustereczko, powiedz przecie. Niby nie alternatywna wersja łazienki, ale wygląda jak najbardziej legitnie alternatywnie. Więcej dziwnych rysunków. Niektóre są wyskrobane w ścianie, inne wyglądają jakby były namalowane. Notatka.
Wierzy się, że jest jakiś byt z niesamowicie silną mentalną energią, energią umysłu, i ten byt może być naczyniem, który da, porodzi Samaela, Boga, którego czci kult. Przyjście Samaela przyniesie raj na ziemi. Coś zostało dodane na dole marginesu. To naczynie dla tego Boga musi być ukształtowane poprzez cierpienie niesamowitego bólu w ten sposób. I jaki Bóg i jaki raj może być z tym związany, jeżeli potrzeba takiego bólu, żeby w ogóle zrodzić tego Boga? Ktoś tutaj naprawdę komuś odwaliło. Ściany i sufit są pokryte dziwnymi rysunkami i malowidłami. Miejmy nadzieję, że właściciele hotelu wzięli kaucję od tej osoby, co tutaj wynajmowała, żeby to odbić. Dobra, jesteśmy w 503, możemy się pewnie do 500 dostać. Całe, o, tutaj będzie można przejść przede wszystkim, tutaj. No, z tej strony. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, jest już najwyższy czas. Jak widzę, że nagranie ma godzinę 40. W kolejnym odcinku będziemy kminić dalej. Będziemy dalej kminić. Hotel, nie? Czy tam motel? Trochę tego zostało, szczerze mówiąc, no bo zostało nam trochę góry. Dół już mniej więcej obczaiłem, tylko jakieś tam mniej więcej te pokoje pozostawały. W alternatywnej wersji, no to tyle co mogłem, to mogłem, tak? Tu sobie obszedłem. I prawdopodobnie tam będziemy gdzieś tędy tutaj iść, no bo jak tutaj jest z tej strony zamknięte, to znaczy, że tutaj gdzieś będziemy przełazić sobie. Kwestia gdzie i jak. No i po tej stronie jeszcze te drugie piętro nie jest w ogóle zbadane, nie? W tej alternatywnej wersji. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Powiedzcie, co macie nowego w komentarzach. Zostawiam wam komentarze jak najbardziej. A jest 3:40, ja idę spać. Jest najwyższy czas. Jutro robię jeszcze projekt, więc muszę chociaż trochę być żywy. I to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... No... Na razie.